22 i 23 października w Biskupcu odbywały się Mistrzostwa Klubu LZS CKTiS Biskupiec w szachach szybkich i błyskawicznych. 23 członków biskupieckiego klubu zmierzyło się ze sobą w królewskiej grze o tytuł najlepszego. Udział bierze 23 zawodników. Jeżeli chodzi o przekrój wieku, to najmłodsza uczestniczka ma 8 lat, natomiast najstarszy zawodnik no ponad 80, chyba 85. Szachy szybkie od tych błyskawicznych różnią się tym, że jest po prostu troszkę więcej czasu do namysłu. Tutaj gramy tempem po 10 minut na każdego zawodnika, natomiast przy błyskawicznych jest to 3 minuty. A jeżeli chodzi o takie te szachy klasyczne, to tam są partie po około godzinę dla każdego zawodnika, więc chodzi najbardziej o różnicę tą czasową do namysłu. Nagrody są rzeczowe, także mamy piękne puchary, statuetki, poczęstunek słodki, także to jest najważniejsze, żeby był fajny klimat i integracja. Bardzo dobrze podczas mistrzostw spisali się młodzi szachiści, którzy postawili starszym rywalom bardzo trudne warunki. Dzisiaj młodzież bardzo dobrze gra, także leje tych, co są rozstawieni wyżej. Także trzeba się cieszyć, że takie wyniki osiągają najmłodsi. Bardzo trudne były partie, szczególnie młodzi zawodnicy robią duże postępy. Ja zremisowałem partię z jednym z najmłodszych zawodników, a z kilkoma miałem naprawdę ciężko i te szczęście no, mi musiało dopisać. To jest dla mnie szczególna różnica, to znaczy w szachach błyskawicznych jest o wiele mniej czasu, jestem przyzwyczajona w ogóle do szachów klasycznych, więc wolę, jak mam więcej czasu na zegarze, żebym mogła więcej pomyśleć, ale również w szachach błyskawicznych czuję się dobrze. Byłam pozytywnie nastawiona na ten turniej, bardzo chciałam wygrać i liczyłam na to, że przywiozę do domu tyle pucharów. Po zdjęcia i kompletną listę wygranych odsyłamy na facebookowy profil klubu LZS CKTiS Biskupiec.